Dlaczego te osoby nie uciekają, też takie pytania pojawiają się w sieci, dlaczego te osoby nie uciekają do krajów arabskich? A przecież na przykład taka Arabia Saudyjska ma już gotowe dla pielgrzymów całe miasteczka namiotowe, które są klimatyzowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu odpowiedź jest dosyć prosta i nieskomplikowana, dlatego że Arabia Saudyjska jest krajem bardzo, bardzo, bardzo imigrantom nieprzychylnym. Nie ma socjalu, nie ma żadnych przywilejów, nie ma ciasteczek, nie ma fruktów, tylko jest ciężka praca plus całkowite podporządkowanie rodzinie Saudów. Z bardzo prostego powodu, jeżeli zrobisz coś nie tak, jeżeli się naradzisz, kulka w głowę i do widzenia. W najlepszym przypadku, jak ci dobrze uda, po ciężkim więzieniu cię deportują. Więc nikt z tych, którzy uciekają do Europy, nie chce trafić do tych właśnie krajów Półwyspu Arabskiego. Bardzo prosta sprawa. Tu uważają, iż dostaną wszystko. Zresztą przemytnicy, których przemycają, roztaczają przed nimi piękne historie, jak to w Niemczech. Zresztą to jest prawdziwa historia, szanowni państwo. W 2015 roku przy przyjmowaniu w tych ośrodkach recepcyjnych ludzi, pierwsze zdanie, które padało od tych imigrantów, to było: kiedy dostaną dom, samochód i nową żonę? To wcale nie jest żart z mojej strony, ja tego nie wymyśliłem. To są takie pytania, pytałem, bo takie informacje są tym ludziom przekazywane. Dlaczego czysty biznes? Już państwu mówię, to też są oficjalne informacje, żadna ta wiedza tajemna. Można przeczytać jak się chce czytać w mediach mainstreamowych, czy też w mediach społecznościowych. Jak państwo wiecie, Belavia, czyli linie lotnicze białoruskie, po tym zdarzeniu, o którym tutaj mówiliśmy, gdzie zostałem nazwany przez pana Targalskiego tubą Łukaszenki, zostałem uhonorowany przez Gazetę Polską, jestem tubą Łukaszenki, więc zaznaczam państwu już od razu teraz, żebyście potem nie musieli gdzieś tam grzebać i szukać. Więc Belavia po tym incydencie z uprowadzeniem, jak to mówi się w mediach mainstreamowych, samolotu do Mińska, dostała zakaz lotów do Unii Europejskiej. A to było przyszło 50%, dochodów tej linii lotniczej. To biznes jest biznes. Odwrócili się, latają na wschód. Tak? Irak, Iran, Tadżykistan, Uzbekistan i tak dalej. Kazachstan. To nie, ci ludzie nie muszą tylko przylatywać do Mińska z Iraku. Trafiają również z tych innych azjatyckich państw. W 2015 roku, jak ci wszyscy uchodźcy byli przewożeni z tych południowych granic do Niemiec pociągami, to Czerwony Krzyż zaczął im dostarczać jedzenie. Wodę, jedzenie, aby nie zginęli, nie umarli z pragnienia i tak dalej. Co robili ci biedni, prześladowani uchodźcy? Wyrzucali tą wodę na tory kolejowe i to jedzenie, te opakowania, dlatego iż na tym było logo Czerwonego Krzyża. To nie jest wymysł mój. Jak ktoś chce, może sobie pogrzebać u wujka Google, nic nie ginie. Wyrzucali, wylewali wodę, gdyż nie będą się pożywiać tym, na czym jest logo w postaci krzyża. To mam jeszcze drugi problem. Tak? To nie są uchodźcy, tylko to są imigranci zarobkowi. Po pierwsze, mam drugi problem. Problem jest następujący. Dublin 3. Mowa Dublin 3, która mówi o tym, kto ma się zajmować takimi imigrantami czy uchodźcami w Unii Europejskiej. Zasada jest prosta. Zajmuje się tymi osobami ten kraj, gdzie te osoby pierwsze postawią stopę. I teraz wyobraźmy sobie, że my pozwalamy tej grupie, która tam koczuje na granicy, notabene ona tam była zabierana, przywożona, ludzi wywozili, przywozili, odwozili, nam się cuda dzieją, ale nie będziemy już o tym teraz tutaj opowiadać. Przypuszczamy, oni wchodzą i cyk, koniec. Ale co się stało? Czy możemy ich odesłać na Białoruś? No nie możemy odesłać ich na Białoruś, dlatego że pan Łukaszenka wystąpił z Partnerstwa Wschodniego i wypowiedział umowę o readmisji. Nie mamy już umowy o readmisji z Białorusią, czyli ci, co do nas wejdą, nie możemy odesłać ich na Białoruś. Białoruś mówi, my z tym nie mamy nic wspólnego, za przeproszeniem bujajcie się. Tak? Dlaczego tak się stało? No bardzo prosta sprawa, tak jak mówiłem. Po pierwsze, zakazaliśmy lotów, więc zaczęli latać na wschód, biznes jest biznes. Po drugie, jak można przeczytać w mediach białoruskich, ale też w innych mediach społecznościowych,
Białoruś zwracała się w tym roku do Unii Europejskiej o wynegocjowanie umowy o readmisji, gdyż tam chodzi oczywiście o środki finansowe. I te rozmowy zablokowała Litwa. No i Łukaszenka kasy na to nie dostał, mówiąc już tak kolokwialnie. Powiedział, że nie dajecie pieniędzy, no to ja waszych granic pilnować nie będę.